Hej moje bycie, z tej strony Wasakonia, dzisiaj zagramy sobie w Dooma. To będzie ostatni albo przedostatni odcinek, ponieważ to jest albo ostatnia, albo przedostatnia mapa. W każdym razie zobaczymy, czy to jest ostatnia, czy nie. Zobaczymy, czy uda się dokończyć grę. Zabiłem go? Nie zabiłem. Okej, teraz go zabiłem. No to już widzę, że zaczyna się niezła jazda od samego, bo... Co się stało? Ja nie wiem, co się stało, zlogowało mi na moment grę. I to było troszeczkę takie niemiłe z ich strony. No, zabij go, dziękuję. Dobra, zobaczymy, może tu jeszcze jakiś secret będzie, bo wiecie, tak jak ja tutaj na tych gameplayach ciężko mi sekrety jakiekolwiek znaleźć, jak chciałbym te sekrety znaleźć. Nie wiem, tu będzie czerwona karta, po czym na to na pewno się nie dostaniemy tak od razu. Zobaczymy, może gdzieś tu jakieś sekrety będą, nie? Bo to też jest fajne. Właśnie w Doomie tu jakaś niebieska kulka. Dobra, nie ma go. Łatwo z typem. To z tym też łatwo, dobra, elegancko piszuć go lańcuś. Trzeba było, żeby tutaj tak nie za bardzo szarżować, bo jak będę szarżował znowu za bardzo, to pewnie poczuję się zbyt pewnie i coś mnie z nienacka weźmie za tyłek. Słuchaj, to było strony, ty. Dobre pytanie, tu już ta karta. No weź go, zabij go! No patrz, strzelam w niego i w ogóle ma na mnie wywalone. Tu też, o matko, no! Ja dzisiaj coś chyba nie za bardzo w tego Dooma umiem. Chyba to nie jest mój dzień na Dooma. Bo zaczynam lamić bardzo mocno, ponieważ mam już 50% życia. Pójdźmy tutaj, zobaczmy, co się stanie. Tu jest kolejny hełm, a na górze coś będzie? Tak, na górze coś jest ewidentnie. Jest żółta karta. Zapiszmy sobie grę, bo pewnie jak wziąłem żółtą kartę, to znowu coś się nowego pojawi, żeby mnie tutaj zabić, bo ta gra tak lubi robić. Tylko teraz gdzie było przejście na żółtą kartę, ja tego nie mam pojęcia, bo to jest po prostu... tu jest żółta karta, to zapiszmy sobie grę znowu, żeby nie było problemu, że coś będzie nie tak. Dobra, kamerka nagrywa, będę kamerę też nagrywał, muszę sprawdzać wszystko tutaj regularnie, czy wszystko się ładnie tutaj zgadza, bo będzie lipa, jak coś nie będzie zgadzało. Kto? Gdzie? A, z tej strony, dobra, bo tak zastanawiam się, z której strony do mnie strzelają. Tu nic nie ma, ale tam coś jest, można skoczyć. Mogę tu wow, skoczyłeś tu, co to jest? Niewidzialność, ale tylko częściowa. Ty, to jest meta. No dobra, ale wejdźmy z powrotem tutaj. Aha, i ja teraz nie mogę tu wejść. Seriously? O, no otwórz jeszcze raz, zrób to dla mnie. Secret. No, fajny secret, nie ma co. Okej, czyli znaliśmy secret, dobrze. O Chryste, panie. O Jezu, ale było blisko. Cześć, nagrywam właśnie gameplay, także lepiej nie przeszkadzaj. Miło poznać. Cześć. Teraz gdzieś tu powinienem pójść, ale nie wiem gdzie. Zgubiłem się i teraz muszę znaleźć z powrotem... Tana, z kamerką, widzisz, że taki profesjonalny jestem youtuber. Okej, straciłem swoją niewidzialność, więc teraz mam przesrane. O. Żeby nikt nie słyszał, bo jak tutaj przeklinam, to żeby nie było. Kurwa, łazie. Wyskoczył mi chuj na rej. Ty, bo się teraz zgubiłem seriously w tej grze, ja nie wiem gdzie ja poszedłem, wziąłem jakiś secret, znalazłem i się zgubiłem, ty. Dobra, tu mam te żółte drzwi. Byłem tu w tym miejscu. Pewnie ludzie się patrzą na mnie jak na debila, co on robi, gada sam do siebie. No ja kiedyś mówię, przynieś mi do laptopa, ja sobie program, ponagrywam, powyzywam ludzi. O matko boska, no skąd to ścierwo się bierze? Dobra, tam jest kamizelka. No skąd się bierzesz? Dobra. Okej. I teraz tu. No. Halo. Dobra, jesteśmy w jakimś ciemnym pomieszczeniu. I I don't know where... Co mnie teraz bije? Ej, co mnie teraz uderzyło? Słucham?
No bo od czegoś tu mnie tutaj dziabnęło coś, ale... O Jezu, ale mi zlagowało przez moment gry. Ty. Serio, to jest gra z 95 roku, a to laguje gorzej niż... nie wiem... z SCP Containment Bridge, które ma... problem z optymalizacją. Okej, okay, ale ja dalej nie wiem, gdzie mam iść. Bo tu był taki ten... No tu chciałem wejść, bo tu się obniżyło raz, ale teraz się nie obniża. Tu mnie nie było, więc pójdziemy tędy. O matko, no wiedziałem, coś będzie wiedział. To byłoby zbyt proste i piękne, gdyby tu nic mi nie wyskoczyło na twarz. Ja dzisiaj... O matko, dobra, okej, okay, jakoś się uda. Aha, bo to jest to miejsce, w którym chciałem być chyba. Zapisz grę. Gdzieś to mnie nie było jeszcze. Zobaczmy, tu nic nie... tu czegoś nie zebrałem. Do widzenia, do widzenia! Powiedziałem! Won! Armorka se weź, a armorka już nie mogę, bo ma wymaksowanego chyba. Ale mogę sobie żyćko wziąć, bo to mi się przyda. Co to jest? Abomination! 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 Dobra, abominacja została pokonana. Dobra, mam czerwoną kartę. Teraz fajnie by było znaleźć drzwi, które to są potrzebne do czerwonej... Znaleźć drzwi, gdzie jest potrzebna czerwona karta. Tam jest niebieska. Z której strony? No patrz, ale skąd się wziąłeś w ogóle? Ciebie tu nie było, stary. Stop it, dude. Okej, okay, to pójdziemy sobie tędy, wrócimy i zobaczymy. Bo tu naprawdę się idzie zagubić w tym dumie. Tutaj po prostu sam nie wiem, co ja teraz de facto robię. I znowu słyszałem jakieś nieprzyjemne dźwięki. Tu będzie niebieska karta potrzebna. Okej, okay, weźmiemy sobie hełmik. Because why not? I wyszliśmy tędy. To chyba dobrze. No dobrze, wyszedłem. O, są czerwone drzwi. To ja sobie robię save'a. Bo to jest bardzo istotne w tej grze. O, jest niebieska karta. Elegancko, elegancko, piciuś galanciuś. Wiedziałem, coś będzie. Wiedziałem, mówię, tu za każdym razem, jak coś się zbierze, to wyskakują różne takie niezbyt przyjemne istoty. O, chyba dobrze. Idę chyba bardzo dobrze. Głowa do... na dół. Niebieskie drzwi, zapisujemy grę. O, no skąd? Patrz. Nie spodziewałbym się tego w życiu. Nie spodziewałem się, bo słyszałem jakieś tutaj dziwne ryki, ale myślałem, że to będzie trochę dalej niż przy tych drzwiach bezpośrednio. Znowu to coś jest, znowu coś tam je... Aha, tu jesteś, gnoju. Bo słyszałem jakieś strzelanie, mówię, gdzie to tak strzela, nie? Otwórz drzwi, nie mogę otworzyć drzwi. Czemu nie mogę otworzyć drzwi? Dziwne. Klucza do nich de facto żadnego nie potrzeba, a one jednak nie chcą się otworzyć. Ale się ślizgam w ogóle w tej dumie, nie zauważyłem, tak, ta postać tak śmiesznie ślizga jak w Super Mario Bros. Okej, okay, aktywujmy sobie ten przełącznik, połącznik nam też nie da. Coś nam dał, ale co on nam dał w ogóle, bo nie wiem, aktywowałem coś. Potwory aktywowałem nowe. To aktywowałem. Na pewno to nie. Nie, tu się nie przejdę za bardzo, dobra. To trzeba pójść zrobić to inaczej. Naprawdę, ja już powiem... A, tutaj, widzicie, jest przejście, zrobiło się... Oj, mamy metę, dobra. Metę mamy. Turu, tu, turu, 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 tu, tu, turu, 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 tu, tu. Wchodzisz, anomalia fobozowa. To chyba będzie ostatni poziom, bo ta muzyka była chyba taka charakterystyczna dla poziomu ostatniego. No zaraz zobaczymy. Kliknijmy to. O jasne, to będzie jak nic ostatni poziom, bo... No tego to się z niczym innym porównać nie da. Tu jest cała horda teraz tych potworów. Tak, muzyka, ja już po muzyce pamiętam, że to raczej będzie ostatnia mapa. No czy spróbuję teraz przejść, zobaczymy jak mi się to uda. O tak, tak, to będzie ostatnie, ja to pamiętam. Pamiętam to hardo. Tak, tu będzie teraz masa amunicji, ale widzicie, nie potrzebuję, mam wszystko na wymaksowane. O dziwo, udało mi się wszystkich zabić na strzelbie, więc bardzo dobrze, bo teraz mam tą mocniejszą broń zachowaną właśnie na teraz. Specjalnie tak robiłem, żeby tą mocniejszą broń i amunicję sobie zachować na potem. Bo ja wiedziałem, że będzie zakończenie, gdzie będę tego potrzebował. Okej. Okay.
Okej, i teraz robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to weźmy sobie to. Wyścigiem mam ammo, mam prawie 400 ammo. Zapiszmy sobie grę, bo teraz będzie niezła walka. Tylko nie wiem, co się teraz dzieje. Aha, już pamiętam. O matko! A, pamiętam, pamiętam! Absolutnie pamiętam. Oni chyba nie potrafią przejść, chyba nie? Come on, come on, come on, come on! Come on! Oj, oj. Oj, oj, bardzo, bardzo mi to wyszło. Chyba muszę troszeczkę bardziej inteligentnie tylko podejść tak na hama. No i halo. Teraz spadamy stąd Inoroso. No, come on, come on, come on, come on, odsuń się. No, chodźcie tu. Oni tu zeszli! Ja myślałem, że oni schodzić nie potrafią, a jednak umieją. Myślałem, że tylko na tej platformie mogą stać, ale jednak są bardziej inteligentni niż się spodziewałem. No ile można wykładować tych kulek? Co to jest? Ammo, potrzebuję ammo. A idę ammo, matafaka! Nie! Ile można was tych kulek polować? Ile wy macie HP w ogóle? Au, ała, oj, 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 oj. Żyćko. Where is życie? Tutaj jest życie, dobra. Chyba zabiję tego, zabiję go, dobra. Też teraz tylko cwela tutaj. Dobra, nie jest to jakiś trudny boss fight, trzeba tylko inteligentnie podejść i wtedy można. Oh yeah, baby. To koniec? Is that it? Weźmy tu ammo. Tutaj sobie weźmy ammo. Możemy tutaj sobie wziąć też zdrowie, żyćko. Wszystko tutaj jest, biorę. Weźmy tą kulkę. Częściowa niewidzialność. No, może się przydać. Nie, to chyba będzie koniec, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Kliknij ten guziczek, guziczek mi kliknij. Okej, okay, robią nam się schody. Uwielbiam tą animację tych, robienia się tych schodów. Nie, bo to jest mega dla mnie. Okej, 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 okej. I tu mamy... Co? Co? What? Co się stało? Kiedy już pokonałeś tych bydlaków i wyczyściłeś bazę na Księżycu, powinieneś wygrać, prawda? Prawda? Gdzie jest twoja wielka wygrana i bilet powrotny do domu? Co to ma być u diabła? To nie miało się tak skończyć. Śmierdzi jak zgniłe mięso, ale wygląda na opuszczoną bazę na Deimosie. Wygląda na to, że utknąłeś w przedsionku piekieł, jedyną drogą jeździć naprzód. Aby kontynuować przygodę z Doomem, zagraj w epizod przedsionek piekieł oraz jego wspaniałą kontynuację piekło. Nie, to koniec. I co, to tyle? That's it? Okej, okay, zatem to by był chyba klasyczny Doom. Także mi się mega fajnie grało tego Dooma. No mówię, Doom to jest fajna gierka, bo to mówię, można się nieźle zrelaksować, postraszyć, trochę też można się tutaj nieźle zesrać, bo tutaj nieraz ci jakieś potworki wyskoczą z nienacka. Generalnie fajny, boss fight był nadprzyjemny, trzeba było tylko do tego w miarę dobrze podejść, żeby nie na hama napieprzać, tylko gdzieś tam się poukrywać, żeby nas tak szybko nie zabili. No to co, jeżeli to był koniec Dooma, to możliwe, że kiedyś tam sobie jeszcze ogram Dooma 2, nie wiem, to zaraz czy mi się będzie chciało i czy będę miał chęci na to w ogóle. Także mi się grało fajnie w tą serię, mówię, Doom jest fajny, bo ten soundtrack mi się bardzo mega podoba. Lubię sobie te gierki wrócić, czasem popykać, także było na tyle, trzymajcie się, na razie.